Prezydent miasta Rybnika Piotr Kuczera. Panie prezydencie, spotykamy się po rozstrzygnięciu drugiej edycji raportu i rankingu smogowego sporządzonego przez naszą redakcję. Po raz drugi Rybnik zajął czołowe pierwsze miejsce w rankingu gmin subregionu zachodniego pod względem tego, w jaki sposób samorządy walczą ze smogiem. Po pierwsze gratuluję, a po drugie no niestety pytanie takie, czy nie ma Pan takiego poczucia, że to jest takie pyrrusowe zwycięstwo, ponieważ efektów działań Rybnika na rzecz walki ze smogiem póki co jeszcze nie widać. Ja w ogóle dziękuję za sam ranking. On na pewno jest dla gminy mobilizujący, a z drugiej strony wolałbym, aby takiego rankingu nie było. To znaczy, żebyśmy pokazywali ranking czystego powietrza w gminach, no a tutaj na to musimy niestety trochę jeszcze poczekać. Prawda jest taka, że na pewno cieszy to, że subregion zachodni jako całość generalnie podjął wysiłek walki z niską emisją. No cieszy na pewno pierwsze miejsce Rybnika. Czy jest to pyrrusowe zwycięstwo? No trochę tak, ja cały czas mówię o tym, że szukamy czy czekamy właściwie na rozwiązania systemowe. I póki tych nie będzie, samorządom bardzo trudno będzie podjąć bardzo kompleksowe działania. Co ma Pan przede wszystkim na myśli, mówiąc o rozwiązaniach systemowych? No, rzecz, o której się bardzo długo już mówi, udało się sklasyfikować nam piece. W sprzedaży, jak wiemy, tylko piąta klasa, ale co z paliwami? Paliwa tutaj cały czas czekają na rozporządzenie ministra, gdzie będzie klasyfikacja paliw właśnie w gospodarce bytowo-komunalnej. Mówiąc wprost, chciałbym mieć pewność jako konsument, że kupując tak zwany ekogroszek, rzeczywiście jest to ekogroszek. No druga kwestia bardzo istotna, mianowicie narodowy system wsparcia wymiany pieców. To musi być narodowy program walki z niską emisją, gdzie budżet państwa się zaangażuje w tanie kredytowanie. To może być za pośrednictwem WFOS-ów, NFOS-ów, ale z rozmów mieszkańcami wiem, że najtrudniejszy jest moment przekształcenia piwnicy, czyli moment zainwestowania większych kwot w termomodernizację i w sam zakup pieca. No i rzecz trzecia, która wydaje się banalna, no kwestia podłączenia się do istniejących sieci, czyli do tego, co już dzisiaj mamy w zasobie miasta, czyli przesył tego ciepła systemowego, no sieci gazowe. Tutaj te sieci istnieją, mieszkańcy no nie mają dzisiaj żadnego impulsu, aby rzeczywiście skorzystać i przyłączać. Nie chcę wspomnieć o takich rzeczach jak kaucje za butelki, bo to są rzeczy, które oczywiście na Zachodzie funkcjonują już dawno. Cóż, cały czas czekamy. Wiem, że i samorząd wojewódzki, i poszczególne samorządy gminne naprawdę robią duży wysiłek, aby wspomagać swoich mieszkańców, ale powtórzę, czekamy na rozwiązania systemowe. Jak Pan zareagował wczoraj na wiadomość o przejęciu przez PGE, przez Skarb Państwa aktywów koncernu EDF, w tym elektrowni Rybnik? To jest dobra wiadomość moim zdaniem, tym bardziej, że EDF z punktu widzenia miasta i to sygnalizował już 2 lata temu, nie był zainteresowany rozbudową elektrowni, tak samo nie chciał wchodzić w uciepłowienie miasta. Z punktu widzenia sytuacji mamy sytuację dzisiaj dość komfortową, bo z jednej strony Polska Grupa Górnicza jest producentem paliwa, spółka Skarbu Państwa, PGNiG Termika jest właścicielem sieci. Przypomnę, na terenie miasta Rybnika to nie gmina jest właścicielem sieci przesyłowej, tylko właśnie dzisiaj spółka Skarbu Państwa. No i dołącza do tego trzeci podmiot, producent ciepła, przynajmniej w przyszłości takie deklaracje się pojawiają, że może to być systemowy producent ciepła. Dzisiaj to jest odpad, który ląduje w zbiorniku. Liczę, że gdy te trzy spółki w gabinecie jednego ministra się dogadają, ja wtedy no, zobaczę większe możliwości współpracy i z Polską Grupą Energetyczną, chociaż pierwsze jaskółki gdzieś tutaj już widzę. Kilka miesięcy temu nawet wysłałem pismo, prezentując gotowość miasta do tego, by współpracować z nowym podmiotem. Wtedy wskazał zarząd Polskiej Grupy Energetycznej, no, że jeszcze nie jest właścicielem. Wczoraj to się rzeczywiście stało, także myślę, że formalnie te rozmowy też przyspieszą. Z punktu widzenia momentu jest dość dobre. Miasto teraz przygotowuje plan zaopatrzenia miasta w ciepło. Wiemy, że po roku 2022 będziemy musieli mieć innego dostawcę. Tylko aby ten cały system przygotować, no, trzeba to zrobić właśnie w latach 2018, 2019, 2020. Także bardzo dobry moment, oby się udało. No i czekam oczywiście na bardzo konkretne decyzje finansowe, bo jeżeli diabeł gdzieś tkwi, to najczęściej w finansach. No i życzyłbym sobie oczywiście jako prezydent miasta, żeby cena
tego ciepła systemowego, które pójdzie w kierunku miasta z elektrowni, no była po prostu konkurencyjne, żeby mieszkańcy widzieli również finansowy sens w podłączeniu się do tego ciepła systemowego płynącego z elektrowni. Pamiętajmy, że mamy konkurencję przydomowych kotłowni węglowych, sieci gazowej. To, aby było sprawne, no musi być też konkurencyjne finansowo. Co jeszcze może zrobić Rybnik więcej, żeby poprawić jakość powietrza? Po pierwsze edukować. Kolejne pokolenia muszą wychodzić w świat z przekonaniem, że ekologia kosztuje, ale jest wartością. Ja cały czas walczę o pewne akcenty, to znaczy, jeżeli mam inwestować w swój dom, przypomnijmy, że to może banał, co powiem, ale te kotłownie to są prywatne posesje przecież, pewne poczucie odpowiedzialności za to, czym palę, jak palę. Jest tak, że no, czynnik ekonomiczny tu się pojawia, ale też często no, musimy zapytać po prostu o akcenty, to znaczy z czegoś muszę zrezygnować, aby zainwestować w ogrzanie własnego budynku. To nie jest zbyt popularne, co oczywiście mówię, ale myślę, że nasze zdrowie jest wartością nadrzędną, najważniejszą. Z punktu widzenia działań Straży Miejskiej tutaj mocne zmiany nastąpiły, duży wysiłek, no też czekamy na takie rozwiązania prawne, które by jeszcze ułatwiały kontrolowanie mieszkańców. Myślę, że rzeczą, która gdzieś tutaj może się jeszcze nam polepszyć, to jest współpraca z kominiarzami. Oni też powinni dostać inne nieco uprawnienia, aby móc po prostu kontrolować te przydomowe kotłownie, nasze kominy. Też to powinno być. Jest na to jakakolwiek szansa? No znowu rozwiązania systemowe na poziomie ustawy, rozporządzenia. Ja jestem w kontakcie z kominiarzami. I oni wskazują na takie właśnie rozwiązania. To jest trochę taki model niemiecki. Z punktu widzenia finansów no miasto Rybnik 5 milionów złotych przeznaczy w kolejnym budżecie również na dofinansowanie. Będziemy zachęcać, by kolejne około 400 budynków tutaj zmieniły sposób funkcjonowania i nie tyły rybniczan. To są działania z jednej strony ważne, ale mam świadomość tego, że skala potrzeb miasta 140-tysięcznego jest dużo większa. Z punktu widzenia budżetu miasta nie jesteśmy w stanie przeznaczyć większych kwot, szczególnie w momencie, gdy budujemy drogę Racibórz-Pszczyna. To jest potężna inwestycja przecież, ale gdyby pojawiły się rozwiązania systemowe, to myślę, że ta walka byłaby po prostu łatwiejsza. Ważne, że temat wraca. Zachęcam media, zachęcam mieszkańców, żeby rozmawiać o niskiej emisji również w okresie wiosny, lata, wtedy, gdy jest możliwość przekształcenia własnej kotłowni. No i niech każdy da po prostu przykład i popatrzy na swoją piwnicę. Od tego się to niestety wszystko zaczyna. Dziękuję bardzo za rozmowę. Mam nadzieję, że za rok będziemy mogli już mówić o poprawie wyników jakości czystości powietrza w Rybniku. Też sobie tego życzę. Dziękuję. Dziękuję.